Rola pratotechniki w geotechnice. Tak brzmi temat mojej pracy inżynierskiej. Wtedy, kiedy ją pisałem lata temu, strasznie byłem umęczony. Teraz jednak widzę z perspektywy doświadczenia wykonawczego, jak niedoceniany jest to temat i jak szerokie pole do manewru daje ta wiedza właśnie z zakresu zabiegów pratotechnicznych. Czemu o tym wspominam? Mamy za mną przykład, w jaki sposób można zabezpieczać skarpy przeciwerozyjnie. Oczywiście nie chcę tu wchodzić szczegółowo w każde z rozwiązań, które są dostępne na rynku. Chciałbym jednak zwrócić uwagę, ponieważ bardzo często traktujemy pracę ogrodnika tylko i wyłącznie z perspektywy estetycznej. Czy to wygląda, czy ewentualnie daje cień. Takie rzeczy, powiedzmy, które gdzieś tam mają cieszyć nasze oko. A bardzo ważna funkcja z perspektywy inżyniera budownictwa jest właśnie taka, że ta zieleń ma bardzo duży udział chociażby w bilansie wód opadowych. Dlatego dwie opcje, które możemy zastosować jako technologia przeciwerozyjna. Zabezpieczenie skarpy kruszywem łamanym. I teraz to, co za mną widzicie, jest to oczywiście dużej średnicy kruszywo łamane. Być może część z Was kojarzy z infrastrukturalnych inwestycji, że pojawiają się na nasypach właśnie jako zabezpieczenie. Taka technologia daje nam możliwość bardzo szybko, w krótkim czasie zabezpieczyć tą skarpę przed spływem powierzchniowym. Niemniej jednak nie każdemu taka forma może odpowiadać właśnie ze względów estetycznych. Oczywiście możemy dokonać pewnych nasadzeń pomiędzy tym kruszywem. Ale jeżeli bierzemy pod uwagę koszt realizacji, pamiętajmy, wykonać coś za 300 zł z metra, a wykonać coś za 600 zł z metra, to będzie odczuwalne, zwłaszcza w dużej skali. Oczywiście musimy mieć na uwadze przede wszystkim funkcję, jaką zapewni nam dane rozwiązanie, ale też nie możemy zapominać o tej kwestii ekonomicznej. I tak, tutaj mamy oczywiście geokratę, która jest pod spodem. W nią mamy wsypane kruszywo łamane o dużej średnicy. Szybko jesteśmy w stanie zabezpieczyć skarpę przed spływem powierzchniowym. Z tyłu, troszeczkę dalej, mamy już zupełnie inne rozwiązanie. Geokrata pozostała, ale zamiast wypełnienia kruszywem mamy wypełnienie gruntem urodzajnym i oczywiście nasadzenia. To jest rozwiązanie, które w przypadku, gdyby wystąpił dzisiaj nawalny opad i ogromne ilości wody spłynęłyby tymi skarpami, oczywiście nie mamy żadnej gwarancji, że nie dojdzie do uszkodzeń struktury gruntu, a być może nawet całego zerwania geokraty. Niemniej jednak za rok, za dwa lata, kiedy roślinność ukorzeni się odpowiednio, zapewni tą barierę, zabezpieczy skarpę przeciwerozyjnie, będziemy mieli rozwiązanie odpowiadające czy bardzo zbliżone do parametrów tego, a kwestia estetyczna no już będzie zdecydowanie inna. Tutaj pewnie też warto wspomnieć o tym, co się dzieje z wodą w przypadku takiego rozwiązania i tego zielonego za moimi plecami. Oczywiście, jeżeli chodzi o udział roślin w bilansie wód opadowych, same liście, one tylko na krótkim odcinku, przy małym opadzie biorą udział w tym bilansie, zapewniają czynnik ewaporacji i jakiejś tam transpiracji dzięki tej szacie zielonej. Niemniej jednak musimy pamiętać, że i tak występuje tam spływ powierzchniowy, czyli ewentualnie erozja, która może zniszczyć powierzchnię skarpy. To są tylko dwie technologie, które jesteśmy w stanie zauważyć w obrębie tego kadru. Możliwości mamy zdecydowanie dużo więcej, ale warto też wrócić do tematu geokraty, georusztu, geowłókniny, geotkaniny. Wszystkie geosyntetyczne materiały, geokompozytowe, czyli łączące dwa typy materiałów. To są materiały, które bardzo, bardzo pomagają zarówno w geotechnice, jak i w przypadku prac ogrodniczych. I tak oczywiście funkcje zabezpieczające, z których korzystamy bardzo często, konstrukcyjne, są materiały syntetyczne, które mają wytrzymałości na rozciąganie, ale dla ogrodników oczywiście funkcja stabilizacyjna, jak najbardziej też przeciwerozyjna, separacyjna, filtracyjna, wszystko tak naprawdę, co oferują nam geosyntetyki, jest wykorzystywane w tych dwóch branżach, więc widać, jak wiele elementów, punktów styku jest między tymi dwoma branżami. Uważam, że nie tylko w inwestycjach infrastrukturalnych, ale też w inwestycjach właśnie deweloperskich, czy nawet u klientów indywidualnych, znajdziemy zastosowanie zarówno dla geotechniki, jak i dla ogrodnictwa. Podstawowym geosyntetykiem, albo takim, który najczęściej widujemy na budowach w przypadku skali o takiej, jakiej mówimy na tym osiedlu, to będą na pewno geowłókniny, które przede wszystkim pełnią funkcje separacyjne, ale w przypadku skarb geosiatki czy geokraty. Ich funkcja jest bardzo często wykorzystywana zarówno przez inżynierów w budownictwie. Są to materiały proste, łatwe w wykorzystaniu, w budowaniu, ale też również przez ogrodników, gdzie, tak jak widać za mną, służą one do stabilizacji tego gruntu, który
Pamiętajmy oczywiście spływ powierzchniowy, który chce gdzieś tam zniszczyć, ściągnąć tą skarpę na dół. Oprócz tych dwóch rozwiązań, które tutaj jestem w stanie zaprezentować, uda się nam na tej inwestycji dobrać pewnie jeszcze jedno, dwa rozwiązania, które na sam koniec inwestycji też Wam pokażę i też je omówię, krótko oczywiście. Bardzo często spotykamy się też z zabezpieczeniem geowłókniną, która ma pełnić funkcję takiej formy zabezpieczającej do czasu, kiedy ta roślinność złapie już odpowiednie ukorzenienie. Wtedy często widzicie czarną włókninę, która zakrywa tą darń, którą ja widzę, w sensie ten grunt urodzajny, który w tej chwili widzę. Jest to rozwiązanie, które zabezpiecza właśnie przed spływem powierzchniowym. Tutaj się na to nie zdecydowaliśmy. Roślinność, oczywiście dobór tej roślinności wymaga wiedzy bardzo, bardzo szczegółowej. Ja tą wiedzą nie dysponuję. Tutaj oczywiście nasz podwykonawca, firma Dream Garden, która zajęła się przygotowaniem, zabezpieczeniem tych skarb. Tam Paweł, który dowodzi całej ekipie, dysponuje potężną wiedzą w zakresie, jakie rośliny dobierać, w którym miejscu je sadzić, jaką funkcję one będą pełniły teraz, za rok, za dwa lata. I tak samo połączenie tego z wyższą, średnią i wysoką zielenią, bo już tutaj też się zaczęły pojawiać chociażby drzewa. I właśnie mając na uwadze fakt, że wiedza z zakresu zabiegów pratotechnicznych, ogrodnictwa mówiąc potocznie, jest tak szerokim zakresem, wymagającym nastu lat doświadczenia realizowania tego dzień po dniu, zdecydowaliśmy się, żeby nakręcić kolejne odcinki już z udziałem właśnie Pawła z firmy Dream Garden, który opowie w szczególe o tym, jak, co, gdzie, kiedy. Zawiesimy to oczywiście w kontekście ekonomicznym, żebyście mieli świadomość o potencjalnych kosztach do poniesienia. Zrobimy z tego 2-3 odcinki serii technicznie. Dajcie od razu znać, czy ten temat Was interesuje. Ja osobiście, jako osoba, która jest świadoma problemu z wodą gruntową, z problemu ze zbieraniem wody deszczowej, bilansem wód opadowych, z zabetonowywaniem miast, uważam, że trzeba szeroko mówić o właśnie tych zabiegach, możliwościach, w jaki sposób możemy poprawić małą retencję. Nawet w domu jednorodzinnym, przy małym ogródeczku 50-metrowym możemy podejmować działania, które będą z korzyścią nie tylko dla nas, ale też i dla całego sąsiedztwa. Dlatego nakręcimy następne odcinki właśnie w tych tematach. Od razu możecie dać znać, jakie konkretnie tematy Was interesują. Na dzisiaj to wszystko w serii technicznie. Mam nadzieję, że choć krótki odcinek to było kalorycznie. Oczywiście też czekam na Wasze komentarze, czy te technologie znalazły już zastosowanie na Waszych inwestycjach. Możecie oczywiście też podać typy, które Wy wykorzystaliście na swoich realizacjach. Możemy je również omówić przy okazji następnych odcinków. Dzięki, trzymajcie się, do usłyszenia.